Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zrobimy stację lutowniczą, ale nie byle jaką stację lutowniczą, tylko taką, która będzie działała na Wasze baterie. W tym przypadku zrobimy to na bateriach Milwaukee. Aczkolwiek docelowo będzie to działało nie tylko na baterie Milwaukee, a na baterie Boscha i w zasadzie innych systemów, ale to wszystko jest w toku, będę takie coś projektował. Tymczasem bateria Milwaukee 18V, stacja lutownicza. Jedziemy z tematem. Pierw u my friendów musimy kupić coś takiego i dostaniemy taki oto zarąbisty schemat. To jest chyba normalnie schemat ideowy, co? No nie wiem, miejmy nadzieję, że połapie się, co tutaj jest namotane. Ponieważ tutaj mamy nasz cały potrzebny osprzęt, czyli mamy linkę, przewód jakiś, nie wiem, pięciożyłowy. Wydrukowałem sobie obudowę, nie pamiętam, czy ją drukowałem z PLA czy z PETG-a, ale jest porządnie wydrukowana, naprawdę jest bardzo mocna. To jest chyba z PLA drukowane, akurat już pamiętam. Więc obudowa. Co dalej mamy? Dalej mamy pająka. Ta wylinka tutaj leży, muszę ją zabrać, bo ona cały czas tutaj sobie leży, żeby się nie uszkodziła. A dobra, później ją zabierzemy. Tutaj mamy nasze złącza. Tutaj nasz, w zasadzie cała nasza elektronika. Nawet LEDa nie wlutowali, leniuchy. Kolba. Grzałka. Tutaj mamy trochę przewodzików. Ok, a tutaj mamy naszą elektronikę od grzałki. Czyli tak wygląda nasz zestaw. Już czwarty raz mam tak, że z tą kamerą zapominam włączyć nagrywania. No ale cóż, od czego, moi drodzy, zaczniemy? Zaczniemy chyba od tego, że aby uruchomić lutownicę, potrzebujemy mieć lutownicę, więc włączam swoją lutownicę i lutujemy lutownicę. To mnie czuję, że rymuje. Zaczniemy od naszej tej elektroniki, nazwijmy to. Otwórzmy sobie to. O, kontaktron. Chociaż nie, to się inaczej nazywa. Czujnik wstrząsowy chyba. Chodzi o to, że jak jest w danej pozycji, to się włącza bądź wyłącza. Nie wiem, jakie to ma tutaj jeszcze mieć zadanie, ale zaraz zobaczymy. Wiecie co, ja to po prostu złożę i wrócimy. Ja Wam wytłumaczę, co do czego powinno tutaj być. Ewentualnie wrzucę Wam ten pseudoschemat. O, fajnie, mam tutaj impulsator. Pierwszy etap, moi drodzy, mamy za sobą. Jak widzicie, mamy tutaj wlutowane gniazdo. Nie wiem, jaką nazwę ma to gniazdo, ale takie podobne jak do CB radia czy coś. No to po prostu ono jest wlutowane, zero technologii NASA. Dodatkowo tutaj widzicie, mamy diodę, dioda również została wlutowana. Tutaj mamy otwór, potencjometr do regulacji, znaczy termopary. Skręcone to jest i tą część mamy praktycznie, można powiedzieć, z głowy, bo tutaj podepniemy tylko, i wyłącznie za chwileczkę zasilanie nasze. No i ono będzie wyprowadzone w zasadzie tutaj na te piny, tak? Więc tutaj będziemy musieli zrobić jakiegoś jeszcze, jakieś piny sobie porobić. Póki co wszystko prezentuje się si. Póki co, moi drodzy, jest to, zobaczcie, polutowane. Może nie jest to najpiękniej, ale też tragedii nie ma, jakichś glutów wielkich, czegoś nie widzę tutaj. No to teraz czas wziąć się za drugą część naszego przewodu pięciożyłowego, sześciożyłowego. Moi drodzy, wtyczka jest przylutowana. Myślę, że jest całkiem spoko. Oczywiście nie zapomniałem założyć tego, o, na nasz przewód, kabel. No i dobra, powolutku składam to już do kupy. Fuck! Wiecie co, mała zmianka. Pamiętacie, tutaj było wlutowane to gniazdo i takie przewodziki. Ja to przed chwileczką sprawdzałem, podpinałem, ogólnie działa to, powiem Wam już. Ale no niby prąd płynie, powiedzmy, 1,7-2 amperki przy rozgrzewaniu przy 20 V,
to te przewody są, no, tyćka za cienkie. Nie wiem, co to są za przewody, ale to nawet nie są 0,25, są bardzo cieniutkie. Nie dam tutaj jakichś, Bóg wie, jakich półtorówek czy coś, ale dam chociażby te 0,5 w miedzi porządnej. Takiego przewodu akurat sobie kupiłem troszeczkę. O, Tomek się ze mnie śmiał, bo kupiłem sobie zielony. A co? Bo podoba mi się zielony. I no, wymienię to na takie przewodziki, no bo tamto to no porażka. Porażka tamte przewody. Więc wywaliłem tamto gniazdo i wlutuje się po prostu w plus i w minus. Nie miałem, moi drodzy, odpowiedniego przycisku, który mógłbym zamontować tutaj od boku. Dlatego znalazłem, jaki znalazłem, i musiałem wkleić sobie tutaj podkładkę. Na co wklejam? Oczywiście na taszka. Więc dopiero co przykleiłem, więc niech ta UV-ka tam jeszcze to wypali. A taszek do wielu, wielu rzeczy się mi przydaje właśnie. No, genialne łączenie, powiem wam, to UV, klej UV. Nie tylko do takich rzeczy przejrzystych, tylko jakaś gdzieś tu w szczelinę wepchałem, ciach. I to się trzyma po dosłownie sekundzie. Genialne rozwiązanie. Niedługo wam pokażę, jak ogarnąć taką lampkę. Tu jest 3-watowa, którą cały czas używam od ataszka. Fajna jest, metalowa i tak dalej, sprawdza się cały czas. Ale będę robił taką 30-watową, czy tam 50, już nie pamiętam. Zamówiłem jakieś LEDy, więc niebawem też taki filmik będzie. Dobra, wykańczam, moi drodzy, i wam zaraz pokażę, jak to ma działać. No i jak zwykle kombinacja ze stykami do baterii i wymyśliłem takie coś. Takie blaszki to są z takich złączy specjalnych, bo wcześniej chciałem użyć tych często używam, to jest do szyb samochodowych, ale akurat tym razem to mi podpasuje lepiej. Naciąłem sobie to troszeczkę dremelkiem i wyobrażam sobie to tak, że wkładam to w ten sposób. Tam z tyłu zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tutaj się zapiera. Styki będę wciskał, więc to automatycznie będzie nam pomagało, żeby nic się nie stało. Sam nie czuję, że rzymuje. I to ogólnie zaraz lutownicą wtopię sobie delikatnie. Od drugiej strony to też zaleję klejem, ale pierw przeprowadzę przewód tędy, bo ten przewód będzie wychodził tutaj tą stroną i wepchnę go tą stroną, żeby wyszedł tędyk. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Tu jest taki dynks, gdzie się kabel będzie nam przewód będzie nam się zawijał. Więc robię takie coś, moi drodzy, teraz. Więc zobaczcie, mamy czarny przewód, on sobie wchodzi tam, tak. Później tędyk się zawija, wyszedł tędyk i włożyłem go, wyszedł dołem, włożyłem go w górę i wyszedł nam tutaj. Teraz go przylutowałem do naszego tego całego dynksa. Jest przylutowany. No i co? No i muszę go wtopić, później zalać to jeszcze klejem na gorąco, na wszelki wypadek. To samo robimy z biegunem dodatnim. No i składamy to w zasadzie. Ten włącznik oczywiście podpinamy jeszcze po drodze. No i zobaczcie, nasz styk jest już wtopiony delikatnie. Zrobiłem to lutownicą 340 stopni, starcza. Oczywiście ten przewód no jakby tyłem troszeczkę wyszedł. W środku go upchamy. Czyli jak widzicie, on wychodzi sobie taka pętelka. Mam nadzieję, że zrozumiecie. To jest dosyć proste. Później tam jeszcze pasztetu napchamy. Nie wiem, czy to mogę dotknąć. Gorące jest, ale to w zasadzie już jest sztywne. Fajnie się to wtopiło. Ale nie, jeszcze to zabezpieczę mimo wszystko. Co mi szkodzi? Tutaj od góry dam ataszka w sumie sobie. A może nawet dookoła dam ataszka. A z drugiej strony klej na gorąco. O, tak to zrobimy. A więc jak widzicie, przełącznik jest podłączony. Od środka jest zapasztetowany, od zewnątrz zaataszkowany. Podobnie tutaj. Pierw warstwa taka ataszka. Od boku wciśnięty klej, żeby to się na boki nie chwytało, gdzieś tam nie gibało. Powiem wam, że jest sztywniutkie, trzyma się naprawdę idealnie. Tutaj od tyłu też dałem troszeczkę, jak widzicie, kleju na gorąco na tych łączeniach. No i co? Zostało mi tutaj dać śrubki, nawiercić małe otwory, albo w zasadzie może wtopić śrubki. Nie, normalnie dać otwory. Nie otwory. Zaraz wam coś pokażę. Zaznaczyłem sobie lutownicą delikatnie otwory, gdzie powinny być pod nasze śrubki. I teraz użyjemy lutownicy znowuż. Tutaj śrubki niestety, kurczę, wziąłem trójki. Zrobiłem to pod trójki. Mogę to zrobić pod dwójki. I teraz słuchajcie, możecie sobie albo wtopić tam zwykłe podkładki, albo jeżeli chcecie super mocno, możecie wtopić takie coś. Nie pamiętam teraz nazwy, wypadło mi z głowy, jak to się nazywa. Ale to jest spoko. To jest naprawdę fajna opcja. Nakładacie to na lutownicę i wjeżdżacie z tym. Ciach. Ciach.
I mamy 4 sztuki. Tą troszeczkę za płytko chyba dałem. W zasadzie wszystkie sobie jeszcze pogłębię do tej samej odległości. Tam są tak samo. No i wszystko złożone. Powiem Wam, że rzadko tak robię, żeby teraz na cwaniaka to dopiero podpinać. W sensie, że nie sprawdzałem tego wcześniej, na przykład czy rozstaw idealnie podpasuje. Chociaż to zawsze można delikatnie nagiąć. No ale myślę, że powinno wszystko pasować. Chwila prawdy. Bierzemy bateryjkę. Zarzucamy, żeby tylko styki podpasowały i będzie ideolo. Zobaczcie, idealnie. Wyłączmy. Wyłącznik coś jest jakiś taki lichy. A, czekajcie, mój nożyk. Coś ten wyłącznik tylko nie działa. Nie wiedzieć czemu. Powiem Wam, że rozgrzewanie tego się jest błyskawiczne. To się już rozgrzało do 340 stopni. Zobaczmy w ogóle, czy to będzie już cynę topiło. Tak z ciekawości, na szybciocha. O, matulo. To jest naprawdę szybkie. To jest piekielnie szybkie. Coś czuję, że to będzie moja podstawowa lutownica. Tylko mam błąd. Znaczy błąd. Lipa jest taka, że ona ma takie dziwne końcówki. W zasadzie jakby z grzałką trzeba wymieniać. Nie da się chyba samych końcówek grotów wymieniać, tylko trzeba całe z grzałką wymienić. Ale jestem w stanie kupić takie coś, bo powiem Wam, że... Wow. Dobra, czemu wyłącznik nie działa? Tylko jeszcze nie wiem. Ja zawsze mogę to po prostu wypiąć na chwilkę. Znaczy docelowo na pewno naprawię to, ale wiecie co, zrobimy teraz test, ja to wychłodzę i zobaczymy, w ile to się sekund nagrzeje, bo to są sekundy, a grot jest niemały. Widzicie ten grot? To nie jest malutki grocik, to jest taka spora łopatka. W zasadzie to jest właśnie lipa, że nie mam mniejszego grotu. Tutaj zobaczcie, nie wiem czy wy będziecie widzieli, ja postaram się popatrzeć. Teraz grot ma 56 stopni, więc jeszcze go chwileczkę musimy wychłodzić. Dobra, ma to już praktycznie temperaturę otoczenia, tam 26 stopni, tak? Jestem w stanie to wziąć gołą rękę. Mogę to trzymać, ścisnąć mocno. Jest ok. I teraz tak o. Tu mam cenę do sprawdzenia, jak to się stopi. Tutaj na termowizji będę patrzył, co się dzieje. I jednocześnie będę patrzył i powiem Wam, kiedy zacznie topnieć. Czyli będziemy mieli, powiedzmy, jakiś pogląd na to, jak to się rozgrzewa. Załączam to na bateryjkę, chyba to widzicie. 3, 2, 1. A, jeszcze nie. Jedną ręką ciężko. Start. I teraz co tam się dzieje na termowizji? 50, 60, 70, 80, 90. Dotykam cynę. Cyna się już topi. Stop. Już się cyna topi przy 300 stopniach. Zresztą widzicie chyba, że dym leci. Nie wiem, ile to trwało, a to był moment. Kwestia teraz... Nie wiem, jaką emisyjność powinienem ustawić na termowizji, żeby to dobrze wyglądało. Termowizja pokazuje mi 203 stopnie. Natomiast wydaje mi się, że jest znacznie więcej, bo to się stopiło bardzo szybciutko. Natomiast tam mam pokazane 340 stopni na naszym ustrojstwie. Temperatura jest, tak jak widzę, już nie mówmy, czy to jest odpowiednia temperatura, dobrze zmierzona, czy nie, ale tak patrząc po samej temperaturze, to jest bardzo stabilna. Zobaczcie, 203,3 stopnia i jest ona bardzo dobrze utrzymywana. Mógłbym w odniesieniu do innych swoich lutownic ją, powiedzmy, zmierzyć i ustawić, ale ta temperatura jest za wysoka, mi się wydaje. Nie wiem, co tu jest, ale ustawmy sobie na przykład 260. A zobaczmy, ustawmy sobie w ogóle 200, minimalną wartość. Zobaczymy, czy to zejdzie coś tam. Powolutku temperatura schodzi. Wyczyszczę grot, żeby nie był już taki zajechany. Powiem Wam, że mam bardzo mocne przeczucie, że to będzie moja podstawowa lutownica. Być może zrobię sobie ją w ogóle po prostu pod inny pakiet. Do Klaudiusza będzie trzeba uderzyć do sklepu. W sensie na baterii 18650. Trzeba będzie uderzyć do sklepu, zrobić jakiś konkretny pakiecik. Chociaż Milwaukee 9 Ah, łatwe ładowanie. Nie wiem, ale po prostu powiem Wam, że no póki co jestem... Gdzie to mi się wyłączyło? No co za...
temperatura spadła teoretycznie do 162. Tylko tak jak mówię, emisyjność jest ustawiona raczej na beton. Czy przy tej temperaturze topi? Tak, gorzej, ale topi. Znaczy gorzej, w zasadzie to prawidłowo, wtedy to po prostu przetapiało zbyt mocno. Tak jak widzicie. No jestem mega w szoku i zadowolony w sposób, jak to działa. Tylko mój włącznik on off nie działa. Jest mi z tego powodu przykro. I z tego co widzę, możemy tutaj w ogóle coś poprogramować, jakieś dwie temperatury ustawić. Jak klikniemy guzik, to on leci na naszą drugą temperaturę. Jeszcze tego nie rozgryzłem. To miał być montaż tego ustrojstwa, ale jeżeli byście chcieli więcej testów tego, jakoś wam coś pokazać, no to zrobię taki odcinek. Na pewno będę chciał zrobić tą obudowę jeszcze bardziej uniwersalną. Ona będzie troszeczkę wtedy większa. Ewentualnie zrobię może kilka wersji. Pod Boscha, pod Milwaukee, pod Makitę. Jeżeli chodzi o baterię, czy to będzie drenowało baterię? Nie, nie będzie to drenowało. No tutaj mam 9 amperogodzinną, więc nie zobaczycie tego zbyt szybko. Ale to przy rozgrzewaniu się brało w granicach 1,7 ampera. W stanie spoczynku, czyli utrzymywania temperatury na laborku, jak sprawdzałem, to było coś w granicy 0,4 ampera, więc to będzie w kimę długo chodziło na takiej bateryjce. Ale tak jak mówię, zrobię to jeszcze pod system Boscha, zrobię to pod system Makity, przepraszam, może pod DeWalta. Jeszcze myślałem o takim uniwersalnym jakby mocowaniu, gdzie można by było to podpinać sobie pod, powiedzmy, złącze DC, i pod różne systemy, powiedzmy, 4 baterie, tylko że to będzie automatycznie już dużo większe, wtedy dookoła można będzie wpiąć różną baterię, żeby to nam działało. Super, że tak położyłem w ogóle i tam się coś tam jara. Nie wiem, po co jest tutaj ta wstrząsówka, tylko jeszcze do końca, co nam ma tutaj robić. Ha! Gej! Nie wiem. Ale powiem wam, że jestem w mega szoku. Myślałem, że to po prostu będzie takie awaryjne zasilanie, jak na przykład czasami idę coś u Marka polutować, jakieś LEDy czy coś, no to często na przykład biorę sobie tego Dremela. Fajnie się nim lutuje, gazowo, tyle że często można się fajnie też poparzyć, bo tutaj jest wylot tych naszych... No po prostu jest ten przelot spalin. Więc pomyślałem, że takie coś awaryjnie, zobaczcie, lutownica wielkości, w zasadzie baterie, byśmy wzięli tutaj malutką baterię, to jest maluteńka. Myślałem, że to będzie takie, wiecie... awaryjnie. Myślałem, że to będzie na zasadzie takiego, wiecie, mocno jakiegoś awaryjnego, że jak gdzieś już by trzeba było, to takie coś użyję. Tymczasem muszę tylko znaleźć groty. Jeżeli tylko znajdę groty pod ten system, to są tak jakby wsuwane, widzieliście groty. Jeżeli tylko znajdę groty pod ten system, to nie ma bata. Obydwie moje, mam tam IHUE 937D+ i z Auxina 936A+. Obie idą do lamusa. Prawdopodobnie zaprojektuję coś takiego jeszcze nie tyle pod baterię, po prostu nie tyle pod baterię systemowo od wkrętarek, co po prostu na jakieś baterie, powiedzmy A1, 2, 3, kilka sztuk. Chociaż to nawet nie muszą być jakoś więcej wysokoprądowe, bo to jest niski prąd, to popiera. Zrobić sobie taki pakiet, powiedzmy 6S, 5S, no już nie będzie, nie przesadzajmy. Chociaż on tam ma do 24 V teoretycznie. No dobra, tu będziemy mieli 27 V, tak? Przy 5S, czyli 18 V, znaczy 18 V po naładowaniu 21 V. I to będzie super działało, moim zdaniem super. No wow, jeszcze raz, no jestem w szoku, no powiem wam, że super. I jeszcze wszystko na dodatek idealnie pasuje, wchodzi. Pięknie, rozgrzewa się. Moment, to jest po prostu moment. Jestem pełen szoku i podziwu, tym bardziej, że to kosztuje nieduże pieniądze. Jeżeli byście potrzebowali taką obudowę, póki co mam pod Milwaukee, pod spodem macie maila do mnie, napiszcie mi maila, to wam powiem, jak to tam w ogóle cenowo. Ta obudowa nie jest jakaś droga, więc piszcie, mogę wam taką obudowę wydrukować i jak będą nowe, nie wiem kiedy, za miesiąc może, może za tydzień, będą pod inne systemy, pod inne baterie, to będę mógł wam też podzielić się taką obudową. Tymczasem, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja jestem, powiem wam, że naprawdę w szoku, jestem zdziwiony, jak to działa, bo nie sądziłem. Ale wiecie co, czekajcie, teraz tak sobie pomyślałem, tutaj można po prostu wymienić tą całą obudowę, to prawdopodobnie, nie wiem, tak samo jak te transformatorowe będzie chyba działało. Więc żeby groty wymieniać, można dać inną obudowę, rączkę. Nie wiem, zastanowię się nad tym. Ale jest, moi drodzy, naprawdę wow. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę. W opisie tego filmu macie link też do kanału mojej żony, pani kreator. Jeżeli byście chcieli jakieś inne pomysły na bardziej domowe majsterkowanie,
polećcie swoim żonom, kobietom, kochankom też kanał mojej żony. A co? Tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się. Hejka. Zapraszam na Facebooka, Instagrama. Hejka. I to już jest koniec filmu. Nie ma co czekać dalej. Już nic nie będzie. Więc hejka. Trzymajcie się. Cześć i czołem. Piątka.